W dzisiejszym wydaniu kroniki konecki szpital otrzymał 2 miliony złotych na rozbudowę i modernizację. Obratański wnioskuje, Gąszcz ripostuje. Relacja z sesji Rady Powiatu. W starostwie powiatowym dzięki staraniom zarządu odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych koneckiego szpitala na kwotę 2 milionów złotych. Pieniądze te, choć nie wystarczą na pokrycie kosztów całej inwestycji, pomogą jednak na jej kontynuację. Zadanie to polega na rozbudowie i modernizacji szpitalnego bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej terapii. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego dokument podpisał marszałek Adam Jarubas, a szpitala dyrektor Wojciech Przybylski. Na dokończenie całego przedsięwzięcia, jak zaznaczył dyrektor, potrzeba około 8 milionów złotych. Kolejna sesja Rady Powiatu przebiegała dość sprawnie i w większej części spokojnie. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Wiesława Skowrona oraz panów Roberta Plecha i Michała Pękali z funkcji przewodniczących dwóch komisji Rady nie został złożony. Informacja na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze po wysłuchaniu pani skarbnik oraz odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady została przyjęta. Także wszystkie projekty uchwał były większością głosów przyjęte. 61 tysięcy w związku ze sprzedażą pulsy szkolnej. Mam obawę u pracowników, że jeśli szpital rzeczywiście nie otrzyma żadnego dofinansowania ze strony powiatów, to może dojść do jego prywatyzacji, co spowoduje konieczność restrukturyzacji szpitala i być może zmusi dyrektora do zwolnienia pracowników, no nie wiem, jak ja oceniam, w granicach 25-35%. I mam tutaj takie pytanie, czy rzeczywiście były rozmowy na temat, powiedzmy, przydzielenia kredytu dla szpitala rzędu 8 milionów i czy rzeczywiście zostało to rozpatrzone negatywnie? Jedną interpelację chciałbym złożyć dotyczącą operatów geodezyjnych. Proszę o przedstawienie informacji dotyczącą przyjmowania operatów geodezyjnych oraz terminu załatwiania spraw w latach 2010-2012. Jak również termin załatwiania spraw dotyczących map do celów zasadniczych. Moje pytanie, moja interpretacja wiąże się z tym, że miałem bardzo dużo mieszkańców z tymi problemami. Dotyczy to faktycznie akurat wszystkich gmin ze względu na to, że jak wiemy, inwestycje w głównej części polegają na tym procesie projektowym, a proces projektowy to nic innego jak mapa do celu projektowy. Dziękuję bardzo. Ja nie chcę nowych składać, natomiast oczekuję odpowiedzi na moje zapytanie i wszystkie interpelacje, które złożyłam na sesji, to była czerwcowa sesja, gdyż odpowiedzi udzielone dla mnie w tych tematach, zarówno na zapytania, jak i interpelacje, odbiegają od zawartości zapytań. Dlatego też upraszam dzisiaj ponownie o te wszystkie rzeczy, które prosiłam w czerwcu, tam były dwa zapytania i dwie interpelacje, o udzielenie mi odpowiednich wyjaśnień w tych sprawach. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, Szanowna Rado, ja bym chciał zgłosić interpelację założenia znaku miejscowości Bardowów, ponieważ ja już tam byłem czterokrotnie przy wypadku, to znaczy od strony Włochowa trzeba postawić znak stop. Dochodzi do poważnych wypadków, stłuczek i tak dalej. Drugą interpelację chciałbym zgłosić na temat zbiorników wodynnych, a mam na myśli, że w gminie Stąporków jest tych zbiorników 5, no ale zbiornik na ulicy Miłej, załóżmy, zwróciła się gmina o komunalizację. Mam na myśli, połączymy w tej chwili, gdy są połączone sprawa Bobrów i tak dalej, ja bym nie chciał tego tematu Bobrów poruszać i tak dalej, ale jest związane, że na rzekach, na korytach rzeki są zrobione takie zapory, że praktycznie można powiedzieć, że nie ma w ogóle drożności na korycie rzeki. Wysoka Rado, ja ostatnio składałem interpelację odnośnie ulicy Hubala i otrzymałem taką trochę wymijającą odpowiedź. Ja bym miał taką prośbę, ja dysponuję takimi materiałami tutaj, żeby pan starosta poświęcił mi 10 minut czasu,
bo głównie to chodzi o odcinek 220 metrów, a jest naprawdę tyle komplikacji z tą drogą, że myślę, że nawet koszty tego tytułu nie są warte tyle, co tego zachodu wszystkiego. Dlatego ja bym prosił, żeby pani starosto, czy ja mogę zabrać panu 10 minut czasu po sesji. Dziękuję bardzo. Sprzedaży tej nieruchomości na ulicy Piłsudskiego, czyli Bursy Szkolnej. Wiemy, że jest nowy nabywca, chcę się dowiedzieć, kto jest nowy nabywcą, jeżeli to nie jest tajemnica handlowa. Została sprzedana za 361 tysięcy złotych. I też mam pytanie, jaka była wartość wyjściowa tej nieruchomości? Czy była jakiś operat szacunkowy, czy wartość księgowa netto tej nieruchomości? Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o szpital i kwestię dofinansowania środków, bo nie jest przecież tajemnicą, że 6 lipca dyrektor się zwrócił pismem do nas o pomoc finansową w wysokości 8 milionów złotych. Tutaj pan radny wracał, wymienił kwestię 361 tysięcy, 2 miliony od marszałka, zapomniał jeszcze jednej kwoty, 1,5 miliona 27 czerwca, gdzie uchwałą Rady Powiatu taką pomoc żeśmy udzielili, czyli tak na okrągło jest to blisko 4 miliony złotych. Nie jest też tajemnicą, że trwają rozmowy tu z panem dyrektorem w gronie zarządu przed urlopem tydzień temu, 10 dni wstecz, żeśmy te rozmowy nie prowadzili. Też nie jest tajemnicą, że było spotkanie klubów koalicyjnych w tej sprawie w ubiegły wtorek i tutaj no, staramy się wypracować stanowisko. Jednoznacznie jakich jeszcze decyzji w tym względzie nie ma, natomiast niewątpliwie tu mogłaby się pani Edyta Skarbnik wypowiedzieć w tym względzie, że zaciągnięcie zobowiązań przez powiat w tym momencie, czyli wzięcie kredytu dla szpitala jest rzeczą bardzo trudną, niemniej jednak szukamy rozwiązań. Jestem po rozmowach z dyrektorem Łachem, dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego. Myślę, że wybierzemy się też w najbliższym czasie po rybie do Warszawy, także sprawa jest w toku. Szpital jest nasz i tutaj te kwestie jak gdyby są i dla szpitala istotne i dla nas jako zarządu i rady. Także myślę, że sprawa jeszcze nie jest zamknięta, ostatecznych jako takich decyzji w tym względzie nie ma. Jeżeli chodzi tutaj dalej sprawy, tak, a te znaki, no sprawa Bobrów, no to jak gdyby są takie już sprawy, no odpowiemy na te pytania, bo wiadomo, że Bobry generalnie rzecz biorąc kiedyś na wymarciu zaadoptowane już po prostu czynią ogromne szkody. Piętrzą, przegradzają rzeczki, strumienie i podtapiają tereny i rolnicze, i tereny leśne. I to jest nimi problem. Jest kwestia też właśnie ochrony odstrzałów, które nie są po prostu wykonywane w tym względzie. Jest to naprawdę dobre chyba nie tylko powiatu koneckiego, ale i co najmniej województwa świętokrzyskiego i niektórych rejonów kraju. Jeżeli chodzi o ulicę Hubala, no to tutaj z panem Marianem Goszczem radnym, doradcą pana burmistrza, będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o sprzedaż bursy, tutaj było pytanie pana radnego Plecha. Oczywiście był robiony operat szacunkowy. Pierwszy to cena była bodajże na ponad 800 tysięcy, natomiast ten ostatni obowiązujący to było 702 tysiące. W związku z tym, że nie poszła ta nieruchomość w pierwszym przetargu, była możliwość obniżenia o 30%, czyli stanęło na kwocie 492. Też nie było nabywcy, w związku z tym zarząd miał możliwość przecenić to do 50% pierwotnej wartości, czyli po przecenie do pierwotnej wartości 702 tysięcy dało to kwotę 351 tysięcy z kawałkiem. I zarząd uznał, że z racji, że już tyle było podejmowanych prób, a jak gdyby tutaj kwestia wsparcia szpitala była dla zarządu również bardzo ważna, zarząd zdecydował się na te rokowania. Wiemy generalnie, że 2-3 lata jest jeszcze prognoza na to, że będzie zastój w nieruchomościach. Wiemy, jak jest w przypadku niektórych gmin powiatu koneckiego, że szkoły czy inne nieruchomości nie mają nabywców i tutaj zarząd podjął właśnie taką decyzję, żeby za te 360 tysięcy jednak zbyć tą nieruchomość. Oczywiście brał takie racjonalne pod uwagę
rzeczy na zarządzie była na temat dyskusja, że 26-alowa działka, nawet jeżeli by licząc po 100 zł za metr kwadratowy, to daje to 260 tysięcy. Sama wartość tego budynku ponad 100-letniego, też żeśmy tak wycenili wewnętrznie na 100 tysięcy, także wydaje mi się, że ta kwota na dzień dzisiejszy 361 tysięcy, no musi nas satysfakcjonować z myślą, że te pieniądze przeznaczamy na szpital. To chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Na sesji w czerwcowej przyznaliśmy szpitalowi 1,5 miliona złotych, ale z tego co zrozumiałem, pan dyrektor zwrócił się w lipcu o przyznanie kredytu w wysokości 8 milionów złotych. Także ja nie wiem, czy to jest pytanie zarówno do pana starosty, jak i do pana dyrektora, czy po prostu pan dyrektor uwzględniał w prośbie o 8 milionów w lipcu ten kredyt przyznany w czerwcu, czy potrzebne mu było dodatkowo 8 milionów w lipcu. Także wtedy to, co dyrekcja otrzymała, jest zgodne z tym, co powiedziałem, czyli 2 miliony 361 tysięcy za płuc. Panie panowie radni, szanowni państwo, szpital wystąpił w lipcu o udzielenie nie kredytu, ale dotacji ze strony powiatu w wysokości 8 milionów. To jest kwota, która jest ostateczną kwotą umożliwiającą zakończenie inwestycji, gdyż jest to związane z rozstrzygnięciem przetargu na wyposażenie bloku operacyjnego i OIOM-u na kwotę 8,5 miliona złotych. Oczywiście wszystkie te dodatkowe środki, 2 miliony i wcześniejsze państwa decyzja o przyznaniu dotacji jest już uwzględniona w naszych wydatkach, które realizowane są na bieżąco w związku z realizowaniem inwestycji. Natomiast ta kwota 8 milionów jest kwotą ostateczną i de facto ja informowałem zarząd powiatu i rozmawiałem tutaj z radnymi, że do końca września muszę podpisać ostateczną umowę na dostawę wyposażenia do bloku operacyjnego, bo z punktu widzenia medycznego zakończenie budowy bez wyposażenia jest bezzasadne, jest narażeniem szpitala na ogromne straty. Stąd jest to kwota ostateczna 8 milionów, która pozwoli podpisać mnie jako dyrektorowi rozstrzygnięcie przetargu na wyposażenie bloku operacyjnego i OIOM-u i zamknięcie inwestycji w terminie, który został ustalony z Urzędem Marszałkowskim. Wniosek formalny, żebyśmy do dobrych zwyczajów powrócili z poprzedniej kadencji, z poprzednich wszystkich kadencji, gdzie dyrektor Urzędu Pracy na każdej sesji przedstawia sytuację, jeżeli chodzi o sprawy bezrobocia. Tym bardziej, że nasz powiat, dziś z tego co jestem zorientowana, bezrobocie na terenie naszego powiatu jest jedno z najwyższych już nie w województwie, ale w kraju, 24 czy 5%. Nie wiem, oprócz... Być może 21, ale powyżej 20 daleko na pewno było, a przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na taką aglomerację, może niezbyt dużą, jak gminę Końskie, gdzie na pewno jest powyżej 30%, jeżeli nie lepiej. Także ja bym prosiła o pełną informację. Ja akurat jako członek Rady Zatrudnienia będę miała tą informację, choć długo już takie posiedzenie tej Rady też nie było. Natomiast uważam, że wszyscy radni powinni znać sytuację, jeżeli chodzi o bezrobocie w Końskim, w naszym powiecie. Dziękuję bardzo. Teraz to mam dwa wnioski. Pierwszy dotyczy przebudowy drogi 728 na odcinku od Sielpi do Końskich. Wskutek szeregu zdarzeń, których chyba nie ma potrzeby przywoływać, ale przede wszystkim wskutek złego prawa w Polsce, po części również niechlujstwa w implementacji prawa unijnego, mieszkańcy wsi na przebiegłej drogi zostali uszczęśliwieni ekranami akustycznymi, których nie chcą i których się obawiają i mają po temu racje swoje. Ostatnio rząd polski wydał komunikat oświadczając, że istnieje szansa na zmianę rozporządzenia w tym zakresie, tak aby normy dotyczące hałasu na drogach, które są przebudowywane, a nie budowane, zmienić, dopuszczając możliwość likwidacji, skorzystając z tego rodzaju przesłon, które wszędzie, nie tylko w naszej gminie, nie tylko w naszym powiecie, budzą zrozumiałe i negatywne emocje. Dlatego wnoszę do pana starosty zarządu powiatu i do powiatowego zarządu dróg o podjęcie interwencji w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg celem dokonania zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, to jest jednym z elementów umowy między Świętokrzyskim Zarządem Dróg a wykonawcą. Ten harmonogram określa rodzaj robót, kolejność ich wykonywania i zapłatę. Nie ma żadnych, wydaje mi się, przeszkód formalno-prawnych, ani tym bardziej finansowych, by
umowie okres realizacji wykonania tych ekranów przesunąć na koniec umowy, tak aby dać ustawodawcy czas na zmianę rozporządzenia, czyli doczołga się do momentu, kiedy będzie można w ogóle wyłączyć z zadania budowy tych ekranów. Uważamy, że to jest wielka szansa i byłoby grzechem nie skorzystać z niej. Czyli wniosek o to, by zwrócić się do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jako inwestora o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji tej części zadania, czyli budowy ekranów akustycznych i wspólne podjęcie działań na rzecz rezygnacji z tych ekranów w przyszłości. Druga rzecz dotyczy szpitala w Końskich. Była, jeżeli dyskusja, to nam pewne rzeczy ułatwia. Ale chciałbym wrócić do dokumentu, który wydaje mi się być konieczny dla przytoczenia, jeżeli mamy mówić o sprawie szpitala w Końskich. Ostatnio Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący stanu opieki zdrowotnej w Polsce. Ten raport jest dla kondycji służby zdrowia w Polsce porażający. Ponad 90% szpitali w Polsce jest w stanie, który finansowo jest bliski zapaści. Jeżeli tak się dzieje, to nie jest to wynik złej polityki poszczególnych powiatów, organizatorów służby zdrowia czy dyrektorów, tylko wydaje mi się, że taka skala świadczy o jednak wadliwej konstrukcji samej opieki zdrowotnej. Na tym tle sytuacja szpitala w Końskim wydaje mi się wręcz zastanawiająco dobra. Druga rzecz, która jest chyba ważna w tym kontekście, to o czym mówił pan dyrektor, a co myślę, że warto też przenieść na kontekst regionalny. Ostatnio głośna była sprawa odwołania dyrektora szpitala w Czerwonej Górze, ponieważ zrobił pół kroku do przodu i nic dalej. Inaczej mówiąc, zdecydował się na duży wysiłek inwestycyjny, budując, przebudowując blok operacyjny, natomiast zabrakło pieniędzy i woli na to, żeby ten blok operacyjny wyposażyć. Inaczej mówiąc, wydane pieniądze żadną miarą nie przełożyły się na możliwość uzyskiwania przychodów z nowych kontraktów. W Końskim mamy szansę, by ten krok pełny uczynić. Są oczywiście te przeszkody natury finansowej, które są pewnie wszędzie. Dlatego wnoszę do pana starosto zorganizowanie czegoś w rodzaju okrągłego stołu z udziałem gmin powiatu koneckiego, które powinny być żywotnie zainteresowane tym, by katastroficzny poniekąd scenariusz nakreślony przez pana radnego Marcina Prasowa nie stał się faktem. Ten szpital jest największym pracodawcą w powiecie koneckim. Pracują tam ludzie nie tylko z gminy Końskie, ze wszystkich ościennych gmin, a opiekę zapewnia zdrowotną całemu powiatowi oraz szeregu ludziom spoza naszego powiatu. Jeżeli by zobowiązanie, które jest dzisiaj na stole, czyli 8 milionów, podzielić po połowie między powiat i gminy, to na jednego mieszkańca gminy wpadłoby to zobowiązanie w wysokości około 50 zł. Inaczej mówiąc, wydaje się, że gminy powinno być stać na wspólne podźwignięcie takiego ciężaru. Jeżeli z finansowego punktu widzenia powiatu na takie zaciągnięcie zobowiązania nie stać. Wydaje mi się, że rzeczą uczciwą byłoby przy tym zapewnienie, że ta pomoc ze strony gmin nie byłaby pomocą jednostronną. Ja jestem głęboko przekonany, że prędzej czy później dojdzie do przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego. Jeżeli one będą dalej własnością publiczną, to nie powinno to mieć większego znaczenia ani większych konsekwencji dla ich statusu, sposobu zarządzania, a zwłaszcza dla jakości i ilości usług medycznych. Natomiast można by zaproponować na wstępie rozmówcom swego rodzaju kontrakt, a mianowicie gwarancję objęcia udziału w przyszłości, jeżeli szpital byłby komercjalizowany, na zasadzie przeliczenia wartości dzisiaj udzielonej pomocy. Myślę, że to byłoby uczciwe ze strony powiatu, a zapewniłoby, czy mogłoby zapewnić, łatwiejsze sfinansowanie tej potrzeby, co do której wydaje mi się, że nie mamy większych wątpliwości. Życzę powodzenia w szukaniu możliwości sfinansowania tej potrzeby w rozmowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bo to może okazać się kluczowe i całą dyskusję na ten temat zamknąć, ale w razie gdyby tutaj okazało się to niemożliwe, to tak jak powiedziałem, wnoszę o zorganizowanie takiego okrągłego stołu, a jeżeli i on nie przyniesie rezultatu, bo sytuacja gmin również jest poważna, o szybki powrót do punktu wyjścia i do rozważenia możliwości udzielenia pomocy samodzielnie przez powiat i szukanie sojuszników
we wszystkich radnych, którzy myślę, że nie odmówią pomocy w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja się chciałem odnieść do wypowiedzi pana radnego Obratańskiego. Panie radny Obratański, to pan od 2008 roku jako poprzedni burmistrz w poprzedniej kadencji jeździł na spotkania do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ja dysponuję materiałami, które pan podpisywałeś od 2008 roku. I w 2010 roku, 8 listopada, została podpisana decyzja, to znaczy opinia, opiniująca pozytywnie projekt, w którym są zawarte ekrany akustyczne. I pan śmie tutaj dzisiaj mówić o takich rzeczach. Gdzie pan był w obecnej chwili, jak pan miał możliwość decydowania o tym? Polemizować z członkiem gabinetu politycznego burmistrza Kockich w tej sprawie. Zresztą spójrzmy na to zasłonę milczenia. Natomiast chodzi mi o to, żeby znaleźć sposób popchnięcia sprawy do przodu. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli jest jeszcze jakaś szansa, by pomóc mieszkańcom tych wsi, to uważam, że powinno się z niej skorzystać. Jeżeli pan radny jest innego zdania, albo gabinet polityczny pana burmistrza jest innego zdania, to bardzo proszę to sformułować jasno, jednoznacznie. Radny Obratański tutaj przedstawił okrągły stół. Oczywiście jak najbardziej tak. Rozmawialiśmy tydzień temu na tym spotkaniu o tym. Pan Andrzej Lenar, starosta, ma przygotować pismo i tutaj do mnie się zwrócimy najpierw na piśmie. Myślę, że doprowadzimy do tego spotkania, bo problem szpitala w tym względzie nie jest jak gdyby problemem samego powiatu, ale problemem wszystkich mieszkańców, a co to jest powiat? No powiat to jest 8 składowych gmin, które tworzą ten powiat i tutaj w tym względzie jesteśmy z włodarzami gmin, wiedząc z jednej strony, że też sytuacja finansowa przecież gmin jest różna i też pewnie niełatwa. Zarząd powiatu nikomu do kieszeni nie zagląda, ale tutaj sytuacja ogólna samorządów, jak we wcześniejszej wypowiedzi mówiłem, jest określona, po prostu trudna. Ale ten okrągły stół oczywiście jak najbardziej musimy do niego doprowadzić i sprawę szpitala jak gdyby tu w tym względzie postawić na możliwie najwyższym stopniu możliwym w tym właśnie względzie. Dziękuję za uwagę.